Dziękuję za subskrypcję. Za chwilę tu Brown będzie. Dziękuję za subskrypcję, szczególnie tym, którzy włączyli wszystkie powiadomienia dzwoneczkiem. To ważne, to jest moja linia obrony. Za treści, które się za chwilę tutaj pojawią i pojawiają nagminnie, ten kanał jest prześladowany. Odsysanie, tam jakieś algorytmy, inne rzeczy. I moja linia obrony jest taka, żeby Państwa zachęcać do subskrypcji oraz wpisywania komentarzy, lajkowania, przesyłania znajomym. Wszystko, co się da zrobić. Dziękuję za subskrypcję, szczególnie tym, którzy włączyli wszystkie powiadomienia dzwoneczkiem. Z Brownem mam problem taki, że przepięknie gada. Po polsku gada wybitnie i polszczyzny mu zazdroszczę. I układa tak długie zdania, tak długie wywody i się w nich nie gubi, że jest albo geniuszem, albo kuku. I mówię to zupełnie poważnie i z całkowitym uszanowaniem człowieka. Można być zresztą i jednym, i drugim, czyli można być kuku, a jednocześnie być geniuszem. No, znamy z historii różnych malarzy i tam innych takich, którzy byli jednym i drugim. I tego się boję. Jak Brown zaczyna opowiadać, no to wszystko się składa, tylko nikt tak spójnie nie mówi. Człowiek normalny się czasem kropnie, pomyli, zgubi we własnych wywodach. A jak ktoś nie ma ludzkich cech i się nigdy nie gubi, no to mam podejrzenia, że geniusz albo kuku, a granica jest bardzo cieniutka. I może się zdarzyć, że dziś geniusz, a jutro kuku, więc tacy ludzie się wydają nierealni i niebezpieczni. Szczęść Boże. Daj Boże. Kłaniam. Z gazem. CO2. Dla mnie może być nawet ruski gaz. Ja mam mocny gaz. Barman podaje, co pan w barze nie był w Ameryce nigdy? Ja rzadko bywam, panie redaktorze. Nie redaktor. Zapłacić się trzeba. Madison. Mason. Dolarówka. To mało warte jest dla mnie. Znowu. Washington. Mason. Dolarówka. Z Indianką. Z Indianką wezmę. Ze zwykłego metalu teraz robią. Byle co. Upadek. Grzegorz Brown. Kłaniam. Teraz powiem panu w twarz, co mówiłem przez wiele lat internautom, pańskim i moim, namawiali na tę rozmowę. Mówili, niech się panu mówi z Brown, musicie porozmawiać i tak dalej. Ja mówię, po pierwsze, nie mam z tym gościem o czym rozmawiać, bo... Bo dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Nie, ale zgadzam się. No bo właśnie, jak jest coś jest faktem, to się zgadzam. Pan mi to da na piśmie. Nie ma się za bardzo o co pokłócić. Znalazłem jeden temat, to za chwilę go wyciągnę. Natomiast ja odpowiadałem, no nie pokryję mu za pańskimi plecami, ale mówiłem wiele razy, że ja się brał na boję, bo to jest szaleniec albo wariat. A z czego to wnoszę? Z tego, że jest geniusz. Brown jak zaczyna mówić, to buduje bardzo długie zdanie i jestem w stanie ocenić jako pisarz, który buduje krótsze zdania, ale poprawne gramatycznie, że zdanie Browna, choćby trwało półtorej minuty, jest skonstruowane poprawnie gramatycznie i logicznie. I potem z takich bardzo długich zdań złożył pan wypowiedź, która trwa pół godziny, bez kartki, z głowy, logiczny wywód, który na kartce byłoby trudno czytać i nadążyć w tempie, w którym pan mówi, a pan wolno mówi, czyli geniusz. Nikt tak nie mówi poprawnie i takimi zwałami wielkimi, bez błędu, czyli geniusz. A jak geniusz, to znaczy, że jakiś po sąsiedzku ze świrem. Panie redaktorze, to boję się. Grunt to nie dementować. Jest taka jednostka
kiedyś się doczytałem w psychiatrii. Obłęd, Brown. Obłęd posłanniczy, panie redaktorze. Myślę, że to jest ta jednostka, którą można także czyli i u pana zdiagnozować. Mesjanizm? Nie, po prostu jak jesteśmy do czegoś głęboko przekonani, to nie trzymamy światła pod korcem, prawda? Tylko dzielimy się z innymi. Tak, ale mnie ta forma niepokoi, że pan jest pan... To może pan proszę, się sam przedstawi. Kim pan jest? Proszę przekierować pan sam się pretensje, bądź też życzliwe uwagi do mamy i taty. Oni pana nauczyli tak tymi zdaniami pięknymi mówić? No, czym skorupka za młodu. Rodzice teraz są z drugiej strony globusa, tam gdzie i pan wraca. Ale polszczyzna została. I te długie, logiczne wywody też zdobył? No, panie redaktorze, jest mi bardzo miło, że w jakiś sposób wryłem się w pańską pamięć. Nadal jestem zaniepokojony. I publika panu nie odpuszczała. Pozdrawiam pan szeroką jest. Publiczność. Ja jestem poprzednim życiu reżyserem, gawędziarzem. No i po prostu się tylko zmieniła proporcja reżyserowania i gawędzenia. Chociaż mam powrót do mojego poprzedniego życia, w ostatnich miesiącach zwłaszcza wracam z filmem dokumentalnym. To zróbmy po amerykańsku plugging, tak zwany, proszę film zareklamować. Gietrzwał 1877, Wojna Światów, najserdeczniej zapraszam. Pokazujemy ten film, mówię w liczbie mnogiej, nie pluralis majestaticus, tylko wiadomo, że to się nie robi w pojedynkę takich rzeczy. Mm-hmm. Pokazujemy go we wszystkich miastach. Ale do kina pana nie wpuszczą. A nawet i w kinach udało się wynająć salę, chociaż trzeba przyznać, nie wszędzie, nawet na zasadach bardzo otwarcie biznesowych, da się wynająć salę, jak przychodzi informacja, pod jakim nazwiskiem ten film. To mam to samo z moimi występami. Dyrektor Domu Kultury mówi, chętnie pana przyjmę, ale dostałem od prezydenta miasta dotację na dach i prezydent miasta mówi, Sejrowski, ci ile za tę salę zapłaci? 10 tysięcy? A dach ja ci dałem 120? No więc my 10 to nie płacimy, bo nie mamy, ale jakoś ta akcja idzie. Zapraszam na stronę gietrzwałt1877.pl, zakładka pokazy i proszę tam rezerwować miejsca, żeby ich nie zabrakło dla nikogo. Pokazaliśmy ten film już pewnie parunastu tysiącom rodaków w ostatnich tygodniach, a pokażemy następnym kilkudziesięciu tysiącom, zanim film będzie na jakimś nośniku elektronicznym, jak będą wersje międzynarodowe, językowe. Zapraszam, Gietrzwałt. W ogóle, panie redaktorze, za trzy lata 150. rocznica Gietrzwałtu i ja to kładę panu na sercu i czynię pana osobiście odpowiedzialnym za to, żeby pan zmobilizował swoją publikę, żeśmy najdalej za 3 lata się adekwatnie, tłumnie, licznie spotkali w Gietrzwałcie. Nie ma pan żadnej władzy nade mną, żeby mi... Ja mam siłę sugestii. A co pan ma w tej teczce? To jest pytanie prywatne moje. Dla każdego coś niemiłego, panie redaktorze. Mam tutaj kilka moich guzików atomowych. No to oczywiście nie mogę przed czasem się wyprztykać, prawda? Brown nie powie, co nosi w tej teczce. Nie chciałem tego wywiadu, to panu już też powiedziałem i wszystkim innym, bo nie wiem, o czym gadać z Brownem. Żeby nie było, że się potakujemy. To pan mnie tu zostawi, ja już będę wiedział, jak wykorzystać ten czas. Ja zagadam. Są pewne sprawy, o których chętnie bym porozmawiał, ale nie na wizji, bo wróg słucha. No to o tym też nie mogę. Natomiast mogę wygłosić szacunek publicznie, pomimo, że nadal jestem zaniepokojony, że temu panu przeskoczy geniusz w szaleńca. W każdej chwili to się może zdarzyć. I to spojrzenie, pod którym się łatwo ugiąć, albo jak stalowy pręt takie spojrzenie ma Brown, jak się z bliska patrzy na niego. Szacunek wygłaszam za kręgosłup moralny, za męstwo, za akcję w COVID-zie. Wszystkie inne posły pochowane za maskami były, a Brown w ramach tych niewielkich uprawnień, jakie ma, i które mogą w każdej chwili odebrać w ramach immunnej kiciku takiego małego, który też mogą właściwie zabrać i krzywdę zrobić. Robił, co potrafił.
I za gaśnicę też dziękuję. Przepiękny, artystyczny performance. Polecam się. W dodatku z przekazem jak najbardziej właściwym. Jeszcze pan sprzątnął kiedyś choinkę, która była udekorowana jakimś świństwem, a choinka jest rzymskokatolickim symbolem świąt Bożego Narodzenia, a nie czym innym. To była choinka eksponowana w gmachu sądu w jednym z miast wojewódzkich, dawniej stołecznych, a była udekorowana bombkami, które były opatrzone emblematami a to eurokołchozu, a to dewiantów ostentacyjnych, no zawodowych. Tak, brzydka choinka. To naruszało powagę sądu, bez wątpienia. Przywróciłem tę powagę. To za takie rzeczy szacunek i jeszcze za coś. Konfederacja miała przewrócić stolik, a się przysiadła do stolika. Natomiast Braun, przynajmniej on jeden, próbuje kopać w ten stolik. Reszta towarzystwa, miałem tutaj Bosaka, kiedy kandydował na prezydenta, miałem Mencena. A nie, redaktor, potem... pan mnie nie posadzi na lewe sanki, takie, żebym ja tutaj komentował moich koalicjantów. Ale absolutnie nie proszę o to. Ja nie będę się odnosił i nie będę strzelał do rzutków, które pan tutaj mi wystawia. To mam na następnej kartce. Stworzyliśmy Konfederację przed 5 laty już z okładem, 6 właściwie, bo to w 2018 roku. To na następnej kartce. Ja nie chcę rozmawiać o Konfederacji. Sam sobie napisał? Tak. Sam sobie napisałem, tak, nie chcę. W 2018 roku powołaliśmy do istnienia coś, co się dalej nazywa Konfederacja Gierczwałcka. Proszę sobie wyobrazić i na liście sygnatariuszy tego aktu, na którą to listę i pana zapraszam, bo to jest akt otwarty. Ja jestem lepszy jako solista. Tak, ale wie pan, wielu solistów tam jest wśród sygnatariuszy aktu Konfederacji Gierzwałskiej, więc tam się znaleźli moi późniejsi koalicjanci. No i parę miesięcy, parę kwartałów ledwie minęło, powołaliśmy Konfederację Polityczną, wespół w zespół z panem prezesem ale Korwinem, panem prezesem Winnickim. Są ciekawsze tematy. Jak pan będzie chciał coś mówić o Konfederacji, proszę bardzo. Albo pan będzie jakiś przymus czuł w tym kierunku. Natomiast ja, mnie te spory polityczne wewnątrz Konfederacji w ogóle nie obchodzą. Mnie obchodzi Braun. I ja się partyjną działalnością niespecjalnie interesuję. Wielka szkoda. No, ale partie pan, się lepiej, kiedyś tworzyły lepiej inaczej. Lepiej późno niż wcale. Ja zapraszam. Nie, historycznie. Do Korony, do Konfederacji. Absolutnie. Korony Polskiej. Solista mojej jest. Partii. I wie pan, nawet ustąpię prezesury. Mam sklep w sieci i zatrudniam wyłącznie Polaków. Można płacić gotówką oraz, mimo że w sieci, to nieczynne w niedzielę i święta kościelne. Boże Narodzenie nadchodzi i często nie wiemy, co kupić tej cioci. No to u mnie w sklepie jest pełno takich rzeczy, które same się zasugerują. Co kupić tej cioci? Kakao można kupić tej cioci. A dla widzów tego wywiadu kod Braun minus 10% na wszystko do końca listopada. Ale jak pan przystąpi się, do partii, to ja ustąpię prezesur. Partie powinno się tworzyć generycznie, tak jak w czasach, kiedy to słowo powstało, partia, czyli tam wycinek jakiś. Spotykali się na sejmiku i jeden wrzeszczał: ja tu przyjechałem z Płocka, bo podatki są za wysokie i tamy król nie zbudował. Tak. I wokół niego skupiali się kupa jakichś innych posłów, którzy mieli interes podobny w tej sprawie. No to pan Kmicic wykłada pięknie. Partia się mogła też stworzyć z innych ludzi, każdy, w innej sprawie inna. Każdy tu pan Rzeczypospolitej, kto lada jaką partię zebrać potrafi. Z tym, że u niego partia to była to grono kompanionów jego niezapomnianych, nieśmiertelnych. W porządku, ale ja wolę, jak poseł jest zawsze niezależny każdy jest bezpartyjny,
Każdy kandyduje w jednookręgowym, w jednomandatowym okręgu i potem jak są w Sejmie, to mogą sobie stworzyć jakieś grupy doraźnych interesów. Który okręg pan bierze? Ale poseł reprezentuje wyłącznie swój okręg i na interes Który okręg Polski, pan bierze, panie redaktorze? Ja to wezmę. Ojczyzna wzywa. Dyktaturę na, a ja zapraszam. Na 3 miesiące. I potem pierwszy akt mojej dyktatury na 3 miesiące to będzie abdykacja po 3 miesiącach. Nie, słabo. Słabo. No to wie pan, 3 miesiące. Zaraz pana o to odpytam. 3 miesiące, tu trzeba bardziej systematycznej pracy, długofalowej polityki. I jakże to tak posprzątać po to, żeby zaraz potem łobuzom oddać Rzeczpospolitą? Zaraz pana będę miał takich czerwonych długopisów 20 i zacznę od skreślania. Proszę bardzo. Prawo pracy, WON. Ministerstwo Edukacji, WON. Ależ oczywiście. Generalnie może pan wyciągnąć taką kartkę. Wszystko, wszyscy, WON. I ja się podpiszę. Mi to koszulkę panu wyślę do biura poselskiego, bo nie znałem pańskiego rozmiaru, teraz się dogadamy. WON jeszcze Ministerstwo Gospodarki. Ale, nie jest pana. Potrzebne. Jest Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury. Proszę pana. Kultury, ta. Muzeum to jest albo Skarb Narodowy, albo prywatne. Ministerstwo odrobienia dobrze swoim koleżkom, prawda? Jedno po drugim. Więc szanuję... Ministerstwo Wojny. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Policji, prawda, czyli miłości. No, takie ministerstwa są nam potrzebne, bo od czego jest państwo? Od tego, żebyśmy byli bardziej bezpieczni. Relatywnie, żebyśmy byli bardziej bezpieczni niż jesteśmy, kiedy każdy jest u siebie na swoim, nawet jeśli z grubą rurą, dubeltówką, prawda, gdzieś tutaj za ladą. Nie rozwiążemy problemów naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, ani bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym bez państwa. Dlatego nie jestem anarchistą, jestem państwowcem, no a ponieważ tutaj akurat na działce numer 1 na Globusie w Polsce miałem zaszczyt się urodzić, więc trzeba dbać o to bezpieczeństwo. I dlatego wszystko, co nadto, wszystko, co nie dotyczy kwestii bezpieczeństwa, to od złego pochodzi. Interesy, dobre czy złe, niechaj Polacy robią między sobą i niech nakryją czapkami resztę świata, ale do tego władza nie jest potrzebna inaczej niż tylko jako ten dobry zbój, który zapewnia nam bezpieczeństwo i nie dopuszcza do tego, żeby inni zbóje nas łupili przy naszych własnych drogach, czy no na szlakach jedwabnych międzynarodowych. Zaczyna się ta część rozmowy, kiedy nie ma jedna nie strona, ma nic do nie powiedzenia, ma nie ma sporu. Odfajkowaliśmy, nie ma sporu. Tak. Nie znamy się. Ja pana nigdy nie spotkałem chyba w życiu. Gdzieś tam się minęliśmy. Ale nie znamy się, nie kolegujemy się, nie mamy swoich numerów. W takim radio, co to ma mnie na liście osób nieistniejących już chyba, nie wiem, co najmniej. Tok FM, czy jakieś inne takie plugawe? O Tok FM bym pana nie oskarżał, ale to jak ono się nazywa takie, wie pan, Żydowskie Radio dla Ludu Smoleńskiego. Nie wiem, mnie partyjne różne nie interesują, więc się nie załapałem, a w Polsce nie słucham radia za bardzo, bo jak się w środku siedzi, to się trudno słucha. Pan nie słucha, ale pana słuchają. Jedno mam tylko pytanie o Konfederację, ale a jednak, jest a jednak, niepartyjne. A jednak natura ciągnie Wilka do lasu. Miałbym je wobec każdej partii, natomiast wobec Konfederacji bardziej. Co to za... To najwyżej państwo wypikują gówno. To jest jakaś ustawa Mencena o obniżaniu podatków. Bardzo piękny papierek, a w środku trujący cukierek jest. Bo jest napisane o dziedziczeniu w związku homoseksualnym, który jest zakwalifikowany do takiej grupy, że jak ci dwaj kolesie sodomici są razem, to jeden po drugim dziedziczy bądź darowiznę odbiera. A to już pan nie cytuje, prawda? To ponadto wyklucza taką osobę z całkowitego zwolnienia podatkowego dla osób najbliższych. No proszę pana, to jest... Mimo, że niewątpliwie należy ona do grona najbliższych zmarłego. Już, odnoszę się. Przykładowo, ja do czego innego mam pretensję, ale użyto określenia małżonek heteroseksualny. A jak jest heteroseksualny, to znaczy, że może być jakiś małżonek nieheteroseksualny. Tak, prawda? Proszę pana, no tak jak woda mokra, by ktoś napisał. Czy jest jakiś inny małżonek? A contrario wynika z tego, że taki byt miałby jakąś realność, no i... Ale on też postawił w kontrze małżonków heteroseksualnych wobec kogoś innego, kogo nie nazwał małżonkiem, ale wynika. Pan pyta i odpowiadam. Jest to nasze
powiedzmy, pewne zmartwienie w ostatnich dniach i teraz, żeby to zmartwienie nie narastało, posłowie Korony, Konfederacji Korony Polskiej, Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, z nominacji naszej partii wybrany do Sejmu również pan profesor Andrzej Zapałowski. Cała trójka wycofała swoje podpisy złożone pod tym projektem, z którego uzasadnienie pan zacytował. I rzeczywiście to uzasadnienie nastręcza nie tyle wątpliwości, ile po prostu jest nieakceptowane. Wycofują podpisy. I tu jest niewygodne pytanie. Już, zaprowadziłem kobyłkę. Zaprowadziłem już kobyłkę do jak rzeźnika. Jak wycofują, to po co w ogóle podpisali? Nie. To. W jaki sposób podpisali, skoro wycofują? Czy podpisali już bez czytania? Nie, już tłumaczę. Czy najpierw zrozumieli i się zgodzili już z tezami Mentzena? No, w obu przypadkach... Już tłumaczę. Jak już zwróciłem uwagę, pan zacytował uzasadnienie do tekstu ustawy, nie zaś samą ustawę. Jesteśmy dobrymi kolegami, nie tylko lojalnymi koalicjantami i dlatego jak się zdarza, że ktoś przynosi jakiś projekt, który wymaga tych 15 podpisów, projekt uchwały albo projekt ustawy, to rzadziej, no to wie pan, czyta się ten projekt ustawy, a już nie patrzymy naszym kolegom do tego stopnia na ręce, mamy zaufanie do biura prawnego i podpisuje się, żeby nie opóźniać roboty. Dobra, czyli ponieważ podpisali bez czytania. Ponieważ bez czytania uzasadnienia. Bez czytania uzasadnienia. Teraz, panie redaktorze, wiem, że się pojawiły takie negatywne reakcje, że jak to? Szukają dziury w całym, przecież uzasadnienie ustawy to nie jest wprowadzenie do obiegu prawnego czegokolwiek. No nie, tu się trzeba nie zgodzić, dlatego że uzasadnienia ustaw, podobnie jak komentarze do ustaw, bywają źródłem legislacji w sensie uzasadnień wyroków wydawanych przez sądy. I w związku z tym z ostrożności procesowej z całą pewnością nie należy dopuszczać do tego, żeby taki projekt w ogóle wchodził na ścieżkę legislacji. No dobra, czyli podpisali bez czytania. I tutaj właściwie uformował pan odpowiedź na pańskie zaproszenie, żebym ja w jakiś okrąg wziął albo się do partii zapisał. W partii takie rzeczy się zdarzają, że ufamy swoim kolegom, tak a koledze coś tak się jest w głowę stało. Tak jest. I już w zasadzie utracił moje zaufanie, ale ja jeszcze o tym nie wiem. I w zaufaniu do kolegów wykonuje pewne ruchy grupowe. Tak, zdecydowanie. Nie w zaufaniu, tylko w lojalności wobec kolegów. Nie da się po prostu inaczej. Roboty polityczne. Nie jestem w stanie być partyjny. Do której mimo wszystko pana zapraszam. Nie da się inaczej wykonywać. Trzeba, jak to w boju, panie redaktorze, jak jesteśmy razem w okopach, albo też z tych okopów wychodzimy, wie pan, tutaj rozwijmy. Rozumiem koncepcję działalności grupowej. To nie sprawdzamy, czy kolega nasz ma tam zaktualizowane pozwolenie na broń, prawda, i w ogóle gdzie je nabył. Ma pan na myśli państwo położone w Palestynie? Mam na myśli Izrael.